i kartka z kalendarza na 19 września, jest to wtorek, 262 dzień tego roku. Imieniny obchodzą January, Konstancja i Teodor oraz Alfons, Arnold, Arnulf, Dezyderiusz, Dezydery, Eliasz, Eustychiusz, Festus, Januariusz, Maria, Marta, Nila, Nilus, Paloma, Peleusz, Prokles, Prokul, Trofim, Wiancmir, Wilhelmina i Zuzanna. I wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe, jak i urodzinowe. A przysłowie mówi, że na świętego Teodora zapełniona komora. Słońce, świt o 5.41, wschód o 6.15, zachód 18.43 i zmierzch 19.17. Księżyc wschodzi o 11.14 i zachodzi o 24. Nietypowe święta. Dzień emotikona, dzień dzikiej flory, fauny i naturalnych siedlisk, Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat i Dzień Pracowników Służby BHP. I pozdrawiamy wszystkich pracowników służby BHP. No. A cytat dnia. Póty się człowiek w pięknej rzeczy kocha, póki piękniejszej nie ujrzy. I to powiedział Mikołaj Rej. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. A tam ten ptaszorek, który tak świergoli. A teraz jeszcze sobie zobaczymy. Drzewo, widzicie? Już się tak żółci. Żółci troszkę brązowi, no ale jak słońce by się zaświeciło, to byłoby piękne złote takie. No. Ale na razie słoneczka u nas nie ma, jest zaciągnięte niebo. No, nasz papug. Nie wiem, czy to jest papug, czy papuga. No, nasza pusia. No i za chwilę pójdziemy na balkon. No i witam w niedzielny poranek. No nie taki poranek, 10 już jest. Z kawusią oczywiście, z kubkiem gorącej kawy. No i zaczynamy ten dzień, zabieramy się za niego. Oczywiście taka normalna niedzielna rutyna, nie? Za chwilę sobie tutaj postawię aparat na statywie i chwilkę sobie pogadamy przy kawusi. No i już sobie tutaj usiadłam. Mamy teraz 19 stopni. Także dzisiejszy dzień będzie fajny. Jak wstałam rano, no to było tak bardzo zaciągnięte niebo. Takimi mgłami, chmurami. Teraz to już widać, że się zaczyna przedzierać niebieskość. Także będzie fajny dzień. Docelowo widziałam, że ma być w najcieplejszym momencie 25 stopni. To jeszcze nie jest tak źle, nie? No tym bardziej, że to tak w cieniu. W słońcu wiadomo, że to będzie dużo, dużo cieplej. No, to zależy też, czy będzie wietrznie, czy nie. Także zapowiada się nam piękna niedziela. Znaczy się, wy już macie wtorek. Ja, jak widzicie, mam włosy dzisiaj jak piorun w rabarber szczelił, bo wczoraj sobie, jak je umyłam wieczorem, to je tak zostawiłam, żeby sobie wyschły. I teraz są takie... One sobie po prostu tak wyschły, wiecie, takie pokręcone, jak tam chciały. I jak się je rozczeszę, no to jest burza tego. Także później i tak jak pójdę gdziekolwiek, to sobie zwiążę te włosy. Troszkę je ujarzmić trzeba. Tym bardziej jak ma być jak gorąco, no to wiadomo, że sobie znowu z tyłu zepnę w taki mini koczek, żeby mi po prostu nie było za gorąco, bo ja nie znoszę, jak mnie włosy grzeją. No, a tutaj mam, jak widzicie, ten swetr mi służy jako taki szlafroczek, bo jest taki milusi i służy mi jak to taki, wiecie, po domu, jak jest tak troszeczkę chłodniej jeszcze mam ten drugi, taki cieplejszy, no tamten to jak na balkon będę ubierała, jak naprawdę będzie już chłodno. I to tak jest właśnie, najlepsze jest w te dni jeszcze, wiecie, teraz już niby jesień, niby lato, tak nie wiadomo. Wiadomo jest, że w ciągu dnia jest gorąco, ale w nocy jest chłodno i rano. Chociaż dzisiaj był ranek
ciepły, bo było 16 stopni. Jak wyszłam na balkon po przebudzeniu, to mi było ciepło. No i to wyszłam w samej koszuli. No, ale tak normalnie, bo to jest taka nie, troszkę nienormalna temperatura jak na wrzesień, tak normalnie to są takie właśnie potem takie chłodno w mieszkaniu jest i do momentu, kiedy nie zaczną grzać kaloryfery, no to trzeba się czymś, wiecie, okrywać, nie? No bo jednak tak siedzieć przy kawce czy coś dumać, to jest za chłodno, żeby siedzieć w samej koszulce. A ja też tak lubię sobie kawę pić i tak dalej, dochodzić do siebie, wiecie, jeszcze w koszulce, a później dopiero jak już wypiję tą kawę, jak się zabieram za dzień, no to wtedy wiadomo, że się idę przebrać i tak dalej. A tak to się lubię owinąć tym swetrem, albo właśnie tamtym, to też jest, tak właściwie, to ja to dostałam od Wiki, mi to tam kupiła pod choinkę. I niby to było na dziale szlafroczków, ale w sumie to można też nosić normalnie, tak, na ulicę. Bo to jest takie fajne, to różowe, takie z tym misiem w środku białym. Na pewno kojarzycie. I tak czasami mam takie, no kurczę, no to nie jest szlafrok. Ale tak na dwór, jak ja to traktuję jako szlafrok, to potem na dwór w tym wyjść, to też tak dziwnie, nie? No, ale ja to tak ubieram właśnie, żeby mi było tak milusio. No, teraz rano wstałam, to było 16, mi było ciepło, a teraz wyszłam w sweterku. Ale no, wyszłam rano, wiecie, z łóżka rozgrzana i było mi za gorąco. Musiałam troszeczkę ten, ale nie było zimno, nie było 5 stopni, bo słyszałam, że nie u niektórych wczoraj czy tam kiedy nad ranem było tylko 5 stopni. U nas całą noc było 13, chyba było najmniej, jak patrzałam. No, no to nie jest źle. A ja jestem się taka niedospana. To znaczy się, nie spałam znowu aż tak krótko. Faktem jest, że wczoraj nie umiałam w nocy, właściwie to już dzisiaj było, długo nie umiałam usnąć. Nie byłam śpiąca po prostu. Było po pierwszej, a ja jeszcze nie byłam śpiąca. Już potem druga dochodziła, ja nie byłam śpiąca, ale w końcu sobie wzięłam słuchawkę do ucha i tam jakąś rozmowę, jakiś podcast sobie puściłam. No i poszłam spać, no bo w końcu trzeba i spać, nie? Wstałam ci o 8, sama z siebie i było mi fajnie, ale potem, jak troszkę posiedziałam, to mi się zachciało spać. I tak do teraz ciągle mi się oko zamyka, no a już teraz nie można spać w fotelu, choćby nawet w fotelu. No, trzeba się zabrać już za żyćko, nie? Nie wiem, może tutaj ściąga z kuchni głos, znaczy się głos, tam słychać tą, ten mój przecier pomidorowy się jeszcze robi, ten ostatni. Także, jak widzieliście rano, to ogórki już wychodzą na to, że będą dobre. Jutro będę je do innego słoika, do mniejszego i do lodówki dawała. A jak będą takie ciapciate, to ja po prostu je od razu zmiksuję do słoików, zawekuję i będzie jako zupa, znaczy jako wkład do zupy ogórkowej. No bo ja chciałam mieć kiszone ogórki tak do pogryzienia, ale jak one są takie, no to trudno. No. Ale jak ja już brałam, to widziałam, że one są troszkę inne niż te, co zawsze tam na tym stoisku były. No i co, jaki wzięłam ogórek ostatnio, taki niby to mało solny, dobry w smaku, ale no jak ugryziecie, to wam z wszystkich stron tryska i ponakłuwane i to też nic nie daje. No, także takie ogórki, taka odmiana widocznie. No, ja już sobie znowu do kawusi dodaję moją mieszankę korzenną, tak delikatnie na razie, malutko, tak, żeby tylko taki posmak był. No, goździk, cynamon i tak dalej, kardamon. To tak już takie przygotowanie pod jesień, nie? No nie wiem, czy my dzisiaj na spacer pójdziemy, czy na działkę. Prawdopodobnie podjedziemy sobie na działkę, tam się kawy napijemy, troszkę się posiedzi. No i potem przyjedziemy do domciu. Wiadomo, obiad trzeba zrobić,
rosół mi się tam, znowu go podpaliłam, bo wczoraj gotowałam ten rosół tak powolutku, a tam jest też i wołowe włożone, także mi się tam jeszcze pyrka. Później wyciągnę te jarzynki, jak się okaże, że są już miękkie. Wyciągnę, niech on się tak pyrka aż do obiadu w sumie. To znaczy się, jak pójdziemy z domu, to nie będzie się pyrkał, to trzeba go wyłączyć. Ale nie chciałam, żeby on mi skisnął, nie? Zanim się go przeleje i w ogóle. No. I tak. Na obiad mamy dzisiaj pieczeń z tego karczek wieprzowy, ale ja go tak długo wczoraj dusiłam właściwie, bo to się obsmażyło, potem się dusiło, że to może być coś na tą, jak ta wieprzowina rwana taka. To tak się będzie, to już jest takie miękkie, a my lubimy takie miękkie mięso. My nie lubimy, jak to trzeba dość dużo gryźć tego mięsa, lubimy, jak ono się już tak rozłazi. No, także to nie wiem, czy do tego zrobię surówkę, bo mam jeszcze pekińską kapustę, czy do tego mizerię, bo jest jeszcze parę ogórków. Zależy, co będą chcieli. No i obiorę im jeszcze ziemniaki, nie? Parę ziemniaczków. No i oczywiście rosół. Oni z makaronem, a ja sobie zrobię z jajkiem. A na deserek planuję, ale to dopiero jak przyjdziemy do domu, jak będę robiła obiad, to sobie przygotuję te śliwki pod kruszonką, ale tak planuję sobie na te śliwki do każdego dać kostkę tej gorzkiej czekolady. Na te śliwki ułożyć, a potem tą kruszonkę. Zresztą pewnie jak będę robiła, to wam to pewnie pokażę. No. Także taki mam zamiar zrobić deserek, a później jak się to wyciągnie, takie gorące do zjedzenia, to być może, bo tam mamy lody waniliowe, to tak gałkę tego loda się na to da, jak się zmieści. To się będzie szybko rozpływać, nie? I bitej śmietany. Taki mam plan, ale być może, że się skończy tylko na tym, że to się wyciągnie te gorące śliwki pod tym, pod kruszonką i tak będziemy jeść, nie? Zobaczymy. No. Także takie plany. Jutro, nie wiem, czy jutro uda się nam wynieść te wszystkie słoiki, chociaż być może będę chciała to jeszcze zawekować, jeszcze te ogórki na tą zupę ogórkową, to może jeszcze nie jutro, może w następnych dniach, bo mi zaczynają te słoiki przeszkadzać tam. Dużo tego już zaczyna znowu być na tym piecu i mi to tam przeszkadza. No jeszcze dojdą, bo dzisiaj jeszcze zaleję to, co mi się teraz gotuje, to jeszcze też pójdzie ta pasata do słoików. No to będzie jeszcze więcej, nie? No a te ogórki zobaczymy, jak będą już całkiem okiszone i będą miękkie, to je wszystkie zmiksuję i do słoików. No i będzie na zupę ogórkową. Teraz to już trzeba będzie się powoli zbierać, zjeść na danie. No i dzisiaj Zbyszek robi. No i później, wiadomo, taka nasza niedzielna rutyna, nie? No, także zapraszam was na dzień z nami, chociaż nie wiem, co tam będę pokazywać. Jak pójdziemy na ogródek, to pewnie tam, jak pijemy kawkę tylko, nie będę tam dużo nagrywała. No, bo to będziemy chcieli sobie posiedzieć. A później być może coś tam w kuchni. I jak nie zapomnę odpalić kamerki, nie? No, dobra, to by było na razie tyle. Zobaczymy się za chwilę, chciałam powiedzieć, ale mnie zacięło. A dla was to będzie za chwilę, a dla mnie no to nie wiem, czy przy śniadaniu, czy na ogródku, czy kiedy. No i niespodzianka, jesteśmy na spacerku przy parku, przy zamku właściwie, wchodzimy do parku. Dawno nas tu nie było, chciałam zobaczyć, jak tutaj, czy widać już powoli jesień, ale to drzewko to jest pięknościowe. Chyba sobie zrobię tak, żeby normalnie było wszystko widać. No. Nie wiem, jak tu się schować. O, tu może. To znowu wieki nie widać.
I tak. Chyba zrobimy inaczej, żeby ładne było widać, te ładne widoki były widoczne tu. No i teraz przynajmniej wszystko ładnie widać. Te drzewa. Tu jeszcze nie ma jesieni, tu jest zielono, a tam jest to drzewo. Jak, stąd widać, jakie one są wielkie, nie? No już jest pomnik przyrody. Kawka tu by się przydała, nie? No. Co jest na tym? Mówię, że by się fajnie siedziała z kawką. Tak, tutaj na tym, tak. No. Dzisiaj to chyba się tu nic nie dzieje. No, wczoraj się tutaj dużo no. Dużo ludzi było. Ciekawe co, bo tu się w ogóle dużo dzieje, jak tak widziałam w internecie. No, to są tam mają. No chyba tak. Kilka lat to, nie? No. I to głównie na zewnątrz wszystko. No. Jak tam te róże ładnie kwiczną. Nasza kusia się dzisiaj wystroiła w tych swoich butach egelanckich. Pierwszy raz wychodzę w nich w tym roku. No nie bo... Nie ma gdzie w nich wychodzić. No bo nie ma gdzie w nich wychodzić, nie? A pokaż bokiem. O, te ćwieki fajne są, no. Oplastrowałaś. Ale się oplastrowałaś właśnie, żeby na wszelki wypadek. Bo ona mnie obcierała tak. No. Nie, rok temu jak była. Troszkiem jesteśmy dzisiaj błękitni. W tym roku tutaj chyba drugi albo trzeci raz idziemy, nie? W parku. Ludzi nie ma, bo jest dzisiaj odpust tu w tym kościele. Niedługo są tam nieszpory i podejrzewam, że ludzie wszyscy na obiadek polecieli i potem na nieszpory. A zobaczymy, czy tam jakieś budy będą. Może kupimy po jednym makroniku dla każdego, bo po co więcej? To jest strasznie drogie, nie? No. Także nasz pałac i to drzewo nad... Ale to drzewo jakoś tak mało liści ma to nad tym pałacem, nie? Takie jakieś przerzedzone jakieś jest. Jak ci? Dobrze się na razie idzie? No, tylko te plastry troszkę... Słabe są. Nie, bo w złym miejscu troszkę za nisko. Aha, ale w ogóle te plastry ostatnio nie są takie mocne, jak ja pamiętam, jak ja dzieckiem byłam. Nie zbyt się ktoś, jak plaster trzymał, to go w ogóle ściągnąć nie szło. Kiedyś w ogóle było. No. To ja pamiętam. No. Tydzień nie trzymał. No. Nie chciał odklejać. No właśnie, a teraz to są teraz takie to... jakieś... Troszkę buty zadrze i już on schodzi. No. Fajnie, o tu lampy teraz są. No. Latarnie, one świecą w nocy. Jak się przejeżdża, jak się ciemno robi, to tu widać pełno światełek. O, a tutaj coś jest napisane. No jakaś zabawa. Aha, aha, i to... I to one te drzewa sznurkami powiązywały. No i tak. Troszkę jest inaczej. Nie tylko na ogródku, chociaż na ogródek się też wybieramy na kawkę, ale na razie sobie idziemy tutaj po parku, bo jest tak gorąco, że tu w parku jest akurat tak w sam raz. Nie gorąco, to nie gorąco. Tobie jest zimno? No tutaj jest tak w sam raz, nie? Ale w słońcu jest ciepło dosyć. No. Tamtędy chyba pójdziemy, bo tu to wyjdziemy na ten bok. Chodź tam. Bo ja wolę tu parkiem iść dłuższy czas, niż tam ulicy. Trzeba tutaj przyjdziemy jeszcze tak za jakiś tydzień, dwa, żeby sprawdzić, jak postępuje jesień, nie? Ja uwielbiam te drzewa. Może z dalsza pokażemy. Pięknie to wygląda, nie? Są takie wielkie. Ciekawe, co się tutaj pozmieniało. Zobaczymy. Aha, 15. A tu jest o 15 czy o 16 ten nieszpory? A nie, o 16 to chyba msza potem jest. Dobre. To o 15 chyba będą nieszpory. Chyba. A może o chudo, bo jak teraz dzwonię, to znaczy, że zwołują na nieszpory, nie? No, tutaj taki pień gruby. A
To ten był. Kasztan, zobaczę, jak odrasta, jak się broni, nie? Plac zabaw. Tutaj nie byliśmy, jak ten plac zabaw nowy zrobili. Ile drzewa, nie? Dziwię się, że tu nie ma pewnego pana, którego znamy, z wózeczkiem po to drzewo. On by tego nie dźwignął, ale tu takie kawałki to by dźwignął. Co kazał po całych Miechowicach chodzić i zbierać drzewo naokoło, nie? No. Dobra, na razie się wyłączymy. Drzewa są jeszcze takie zielone. Przechodzimy przez bramę. Tu mają ciasta, jest kawiarenka. Tam dmuchańcy, ale nie wiem, czy to już... Estrada tam dalej, będzie coś tam później i stoliki i ławki pod namiotami. No, tak w tej parafii fajnie tutaj obchodzą odpust. No jest teraz nieszpory. I tam się rodziny już zbierają, tam potem chyba po nieszporach coś będzie, nie? No, na pewno. Tutaj nasz, na ten proboszcz tej parafii tutaj leży. My go znamy. A tu tak... Dziwnie, nie? Na cmentarz. Ale patrz, jak fajnie ten cmentarz tutaj widać, pod górkę tak, nie? Mm-hmm. Jak na dłoni. Zobaczymy, co na budach mają. Najpierw idziemy na cmentarz, a potem na budy. Wychodzimy z cmentarza i tu już mamy budy. Tak zwane u nas budy. Tu są zabawki. Bing tam jest, ten. W którą stronę idziemy? Tam czy tam? Tu, nie? Zobaczymy. Uważać, bo nie wiem, czy tutaj auta dopuszczone są. Są takie różne zabawki. Chodź, chodź, Wiki, chodź, chodź. No, ale tutaj chodź, chodź twój. Ty uwielbiałaś chodź, pocia. A tu są te Pikachu chyba, nie? To są Pikachu? Co? Pika, 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 pika. Nie, uważaj, bo samochód sprzeciwka. Jest ta gęś, ja już wiem, ona się jakoś nazywa. To chyba od tej gęsi, co to taka w internecie znana ta gęś. Jest tak, takie ten. Może ci pokażę. Kurde, ona się Emma czy jakoś nazywa ta gęś? Nie, tam żadną gęś. Tu, gdzie kupujemy? Gdzie kupujemy? Tu jest piekary śląskie, zobaczymy jak wyglądają. Oba są. Wszystkie chyba są z piekar. Ale ja chcę takie normalne, chyba tam pójdziemy. Ciekawe po ile są. Piernik miodowy. Idziemy zobaczyć tam jeszcze. Nie wiem, sama. Ja muszę zobaczyć, ile mam.
No i siatka kupiona, w siatce cztery dychy. Ale mamy z każdego ciasteczka po troszce, po jednym, dla każdego. Po trzy ciastka. No. Z miłą pogawędkę sobie ucięliśmy z panią, która sprzedaje właśnie te ciasteczka. Tak sobie powspominaliśmy. No i tak fajnie, tak jest fajnie. Jak się tak zna tutaj ludzi, bo jednak tutaj już my trochę mieszkamy, jeszcze teść mieszkał, także tak troszkę już rodzinnie tutaj jest. Moje Katowice są rodzinne, Bytom się Miechowice robi rodzinne. No. I tak. No kościół tak fajnie wyczyścili, nie? Prosto do działu. No tam już jeszcze troszkę chyba się skończy te nieszpory, to tutaj będą pewnie coś tam będzie, bo tam widziałam w programie, że tam ma być jakieś, nie wiem, konkursy, nie konkursy, ale my się na to tam nie idziemy. Tam pewnie będzie i kiełbasa, i grochówka znowu, a tam dalej kawiarenka. No tam kiedyś w zeszłych latach kupowaliśmy sobie kawę i ciastko, ale ta kawa to tak, wiecie, takim sposobem zrobiona, żeby jak najtaniej. Żeby... No ale jest kawka, jakby ktoś chciał, to jest kawka, nie? No. Ciasto. No to jest domowe. Domowe. Co ludzie pieką, ciasta pyszne były. Bo to są ciasta, które pieką gospodynie tutaj w ogóle, ludzie, które mieszkają i przynoszą. Charytatywnie, tak moja mama też piekła ciasto i zanosiła do kościoła, na charytatywne te było, żeby potem, bo te pieniądze potem z tego idą na kościół, na jakieś, może nie imprezy, ale jakieś, no. No, ministranci, marianki. Tak. Na cele charytatywne ogólnie to tam potem idzie. No. Tak, tak. Tak, tak. No. I idziemy teraz znowu przez park. Tam mamy samochód, żeby za dużo nie chodzić. A to przecież są te konkursy, nie? Tak. Te losy można wygrać. Tak. Pralki czasami wiem, że była najlepsza. Naprawdę to była pralka. Aha. Było ta żelazko. Takie fajne rzeczy tam były. No, tam jak szliśmy właśnie, tam jak jest ta kawiarnia, to tam było konkurs charytatywny, coś takiego. I tam chyba te losy były. No. No. Także tu się moim zdaniem bardziej starają niż w naszej parafii. To jest bardziej taka społeczność, taka związana. Tak, tak, u nas tak. To jest tak troszkę... No bo u nas jest więcej zbieraniny różnych ludzi skądś, a tu jednak jest, ta dzielnica była bardziej taka górnicza, bo tu była kopalnia, nie? Chociaż też już teraz, no, teraz dużo ludzi poprzyjeżdżało. Ale tu tutaj jest, widać, że tutaj są bardzo związane. Tak, no, no. Tak, to widać troszkę. No ale... Tak, było jakiś czas temu, ale teraz jakoś to się jedni poumierali, inni powyjeżdżali, jakoś tak się to zestarzało się to tam i... A ci młodzi jakoś tak, nie ten... Zwłaszcza teraz po pandemii to jakoś tak pusto u nas w kościele jest. Dzisiaj było bardzo pusto, jak byliśmy. Dobra, to jak przejdziemy przez ulicę, to później jeszcze coś ciekawego, może jak będzie w parku, to pokażemy. Ścieżek porobionych, kosze są na śmieci, ławeczki, więcej ławeczek jest. Chyba tak. Tutaj ten plac zabaw. I fajnie. Możemy sobie gdzieś usiąść na chwilę na ławce. Aha. A gdzie byliście sobie tutaj na pikniku z Kamilem? Też przy pałacu. Aha. To tędy pójdziemy. Do nas się śmiała i on smacznego rzeczy. Aha, bo właśnie te sushi sobie wzięli ze sobą, nie? Tak, jakby się nie potrafił przemóc. Ale w sumie połowę sushi zjadł. Aha. A czemu się nie potrafił? Przecież on lubi sushi, nie? Średnio. W sensie, że on by chciał spróbować, ale nie potrafi się jakoś... Że to jest surowa ryba. Aha. A tam w sumie tej ryby to było mało. No. Paluszki krabowe, karałeczki. Jedno to było z tym, z ogórkiem po prostu, inny był tylko z tym, z marchewką. Tam
ciekawego, co się widziałam? No jeden był z krewetą. Zjadła. Takie sobie. No bo to było z Lidla, nie? Tak, ale podobnie one są z takich kuchni, to są jedno lepsze. Z supermarketów. No. Kurczę, ty na tych butach jesteś za wysoka, jestem teraz taka malutka przy tobie. A przy tacie? Też tata jest malutki przy tobie. Coś krzywe mam ten. O. Tak. Z dalszy. No patrzcie, jaka ja mała jestem przy niej. Ubrała se kurde szczudła i ja teraz jestem liliputek. Tata, żebym nie była tylko ja tym liliputkiem. No. I tak. Taka fajna wycieczka, znaczy wycieczka, spacerek, jak tradycji stało się zadość, mamy ciasteczka z tego, z odpustu, to sobie na ogródku do kawki zjemy i tam jeszcze mamy parę tych cynamonek twoich, nie? Zaś będzie cukier matka wpieprzać, jeść. No, a potem zrobię po obiedzie keto deser. No, ale mamy tutaj kawę mrożoną. Tak, i kawę mrożoną z lodem. Jak ja mam schudnąć? Jak takie pyszności są? Tak dobrze, że ja nie jestem na tym. Ale ja jak mam w twoim wieku, ja mogłam wszystko jeść. No jest tam, ile nic nie mogę jeść takiego fajnego. To bo nie można. A ja lubię tak. Hmm. Najlepiej, że ja z tobą tą kawę mrożoną z lodami i bitą śmietaną piję. Potem mówię, że mam jakieś... No potem mam to ze sumienia. A ja nie. No, do czasu, do 50. No zobaczysz, ja tak miałam, ja mogłam wszystko jeść, a im więcej śmietany jadłam, tym bardziej chuda byłam, ja nie wiem. Ja chciałam przytyć, ja piłam 30, to potem po jakimś czasie się okazało, że jeszcze chudsza jestem. No. Ale dobrze, korzystaj póki możesz. A mamy tu na ławce? Tu możemy, no. Weźmiemy sobie po ciasteczku? No, no to dobra. Tamte. No, mamy makrony, mamy te kokosanki i różne pierniki. Po trzy, jeden jest nawet z adwokatem, ale to jak będziemy na działce, to się tamten zjemy. Dobra, to by było na razie tyle. Przesuń się. No to dobra. To sobie siadamy na ławeczce. Taka trójca na ławeczce, jak to było gdzie? W Wilkowyjach, nie? Dobra. No i kawka jest. I ciastka z odpustu też są. Takie różne. To podobno jest z adwokatem. Tu jest normalna kostka czekoladowa, piernikowa. Tu jakaś taka w luksze, podobno miękkie. Te są od Wiki ciasteczka. Tu są makrony takie małe. No i tu są kokosanki. No, na pewno wszystkiego teraz nie zjemy, bo to raczej niemożliwe, żebyśmy zjedli, nie? Tym bardziej, że jak przyjdziemy do domu, to będzie obiad. Wszystko już mam przygotowane. Tu mam już kawę, Wiki ma herbatę, a Zbyszek jeszcze robi swoje dla siebie kawę. No i tak sobie dzisiaj spędzamy niedzielkę. Troszkę tu posiedzimy, pogadamy sobie, zjemy po ciasteczku, nie wiem po ile ciasteczek zjemy. A zanim wyszliśmy, to sobie przygotowałam już ziemniaki, już sobie obrałam. Mizeria dzisiaj jest, to sobie już też zrobiłam. Tylko trzeba będzie jogurt tam dać. Rosół już mam też przelany, tylko makaron gotować. Takie, wiecie, takie drobne. W tym czasie, co się będą ziemniaki gotowały, to tam się, wiadomo, rosół jeszcze podgrzeje, odleję do mniejszego garnka, bo po co to w takim dużym garnku, bo to dzisiaj dopiero przelałam. Się jeszcze rano gotował ten rosół. No to dzisiaj przelałam. Jak się ostudzi, to po prostu pójdzie już do lodówki ten duży gar, a my sobie tam, nie wiem, z 15 kelni, 14
przelejemy do mniejszego garnka i się to podgrzeje, nie? Tam troszkę jarzynek mięska się wkroi i będzie rosło. No, oprócz tego makaron, wiadomo. A ja sobie z tym jajkiem zrobię. Tak zaczepię. No, a na drugie będzie, jest wieprzowina. Można ją szarpać, bo mówią szarpana, nie? Ale mam taki dosyć kawał tej wieprzowiny, karczek, ale on jest bardzo miękki i myślę, że tak po prostu się każdemu odkroi taki plaster, ale on się i tak będzie rozlatywał. No, a takie jest fajne, bo to takie, lubię takie mięsko. No i do tego będę miała tą mizerię, a Wiki ze Zbyszkiem będą mieli oprócz mizerii jeszcze po parę ziemniaków, po dwa ziemniaki dosłownie, bo tak chcieli, żebym obrała. No. Tym bardziej, że tu są ciasteczka, a potem jeszcze będę też robiła te śliwki. Jak mi się ziemniaki będą gotowały, to te śliwki dam do tych żaroodpornych tych miseczek takich. Zrobię sobie szybko kruszonkę z mąki kokosowej, kokosu, troszkę masła i zobaczę tą ksylitol, czy coś tam mam słodkiego, żeby było mocno słodkie, znaczy się mocno, żeby było słodkie po prostu. No i mam w planie wyścielić cały dół tym śliwką, potem kostkę czekolady gorzkiej na to dać i potem tą kruszonkę. Taki mam plan. Zobaczymy, czy to tak mi wyjdzie, nie? No, no i to się pójdzie do zapiekania, jak my będziemy już chyba jeść drugie danie. Bo to tak od razu po obiedzie, no ja tak mogę, ale oni to tak nie bardzo mogą zaraz po obiedzie coś takiego jeść, jakieś słodkości. A ja to tam bym mogła, nie? No bo to się ma jeść ciepłe, te śliwki. Taki deserek. Może w tym czasie Wiki zrobi kawę mrożoną. To nie wiem, czy tego loda, to już nie będziemy tego loda dawali do tej śliwki, nie? Tylko będzie w tej kawie mrożonej. No. Takie tu będziemy mieć mrożone, tu będziemy mieć gorące. Taka rozpustna niedziela. W końcu odpust. Odpustna, nie? No, byliśmy tam. Także fajnie. Jestem zadowolona z dzisiejszej niedzieli, jak dotychczas, bo podobał mi się spacerek. Dużo żeśmy się tam nie nachodzili. Nie lubimy iść, przechodzić właśnie przez osiedle, żeby iść do tego parku. Bo tam po drodze jest dom dziecka i my mamy zawsze takie wyrzuty sumienia, nie, ale tak nam przykro jest, jak się koło tego domu dziecka przechodzi. Jakoś tak nie lubimy. A to jest najkrótsza droga. Poza tym, jak się wraca tamtędy, to jest pod górę i człowiek już jest taki wymęczony i tam strasznie opada z sił, bo jest takie wzniesienie. Nie jest duże, ale tutaj są takie wzniesienia między tą starą częścią i tą nową, że bardzo tak człowieka ciągnie w dół. Tak jakby większe przyciąganie było. Jak się rowerem jechało, to nie szło wyjechać. A normalnie jeździłam dużo i z przerzutkami i tak dalej, a tam pod tą górę to ciężko wyjeżdżałam, ale ciężko było. Teraz bym już nie wyjechała. I tam nawet jest samochód, to też i zwalnia. Jest też takie miejsce, jak się jedzie po autostradzie w okolicy Góry Świętej Anny. To tam, nie wiem, tacie mojemu i mnie zawsze ten samochód jakoś tak, naciskało się gaz, a on tylko zwalniał. I tutaj też jest takie miejsce. A my dzisiaj sobie przejechaliśmy samochodem koło parku, na parkingu postawiliśmy, pochodziliśmy, a potem samochód i przyjechaliśmy na działkę. A teraz Zbyszek już przyniósł sobie kawusie, to już wyłączam aparat i sobie będziemy tutaj próbować ciasteczka. No i przyszłam się pożegnać. Zjedliśmy po ciasteczku, po dwa. Ale no nie da się tego więcej zjeść, bo to jest bardzo słodkie. No, ale kupiliśmy sobie po jednym, to tak jeszcze będzie tam, nie wiem kiedy to jeszcze zjedzą. W każdym razie słodkie to. Nie dało się tego za dużo, nawet z tą kawą zjeść. Ale to nic. Teraz już się zbieramy do domciu. Będziemy robić obiad, bo Wiki głodna. Nie wiem jak stanąć, żebym nie miała tak. O, tak może być lepiej, nie? No, tak jest lepiej. Także ktoś mi tam zakłócenia robi. No, nie wiem. Wszyscy mi zakłócenia robią. Tak,
Kończę już, a jak zrobię tam ten deserek z tą śliwką, to najwyżej dogram i będzie na końcu filmu. A teraz już się z Wami pożegnam, bo ten vlog, jak policzyłam, już będzie miał sporo minut, także nie ma co przedłużać i na balkonie się potem żegnać, jak się już szarówka robi, a wiadomo, zanim ja zrobię ten obiad, zanim będzie ten deserek i tak dalej, no to już teraz się już prędzej ciemno robi, nie? A jest teraz 17, także my już teraz uciekamy, dokończę obiad i będziemy jeść. Także dziękuję Wam za ten czas poświęcony na mojego vlogusia. Dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim komentującym i subskrybującym, wszystkim, którzy oglądają i łapkują. Za wszystko Wam dziękuję i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra. Pa! Tutaj mam już śliwki, tą czekoladę, a tu już zrobiłam właśnie tą posypkę, taka ona jest dosyć. Jest mąka kokosowa, kokos, masło i ksylitol. I teraz będę to tak szczelnie wypełniać. Mam na tyle tego. Robiłam oczywiście na oko, także nie wiem ile tutaj jest tego. No i Wam też pokazuję blat zamiast to co robię. Tu mi się obiad robi. To damy tu. Tak jedną ręką, to wiecie co, nie? Tak nie idzie. A to będzie tu. Tak sobie tu jeszcze wszystko tak ładnie wyrównam. I to pójdzie do piekarnika, ale jeszcze na razie nie. No bo to ma być na ciepło jedzone. A najpierw musi być obiad. Zaraz będziemy rosół jeść. Ziemniaki się dogotowywują. No tutaj muszę dwoma rękami, bo tak się nie da. No, w każdym razie tak to będzie wyglądało. No i mamy tutaj te śliwki pod kruszonką. Już przed chwilą je pokazywałam na Instagramie. Tutaj jak się tak otworzy, to tam już też troszkę tej czekolady widać. O! Na zdrówko! O, jest tam ta czekolada, ona spłynęła na dół. Ciekawe, jak będzie smakowało. Dobre. Pycha. Akurat takie czekoladowe. A tutaj mamy dla odmiany kawę mrożoną z bitą śmietaną i z lodami śmietankowymi. W takiej fajnej szklaneczce. Także, tak jak już wcześniej mówiłam, dzień rozpusty dzisiaj mamy. A właściwie to dzień odpustu. No. Także u nas, my mamy to szczęście, że my mamy dwa razy odpust. Raz w czerwcu, a raz we wrześniu. No i dzisiaj taka niedziela fajna. No a jutro znowu będziemy trzymać reżim. No. Smacznego, Kusia. No, to by było na razie tyle, także to Wam już pokazałam, jak to wygląda i będziemy chyba sobie tak częściej takie dobroci robić. Tutaj Wam powiem, tu jest śliwki, czekolada gorzka i ta kruszonka jest mąka kokosowa, kokos, masło i ksylitol. Jak spróbowałam, to jest takie dobre, mnie to smakuje. No. Także może być. A teraz biorę się za zajadanie. No i żegnam się z Wami do następnego dnia tym słodkim akcentem.